Cześć! Elsa od Białoruce z Shona Murphy'ego cały czas się rozrasta. W polskim przekładzie ukazały się dwie części głównego cyklu, jak i spin-off poświęcony Harley Quinn. Za oceanem aktualnie wydawana jest trzecia część głównego cyklu, którą został wprowadzony m.in. koncept Batmana Beyond. W zeszłym tygodniu natomiast ruszył spin-off, którego głównym bohaterem jest Red Hood, czyli Jason Todd. Bardzo krótka historia, która będzie liczyła dwie części. W zeszłą środę ukazała się pierwsza z nich, a ja dzisiaj rano dostałem ją od Atom Comics. Scenariusz do tego komiksu wykonał Clay McCormack, który zrealizował pomysł Shona Murphy'ego. I tu od razu jest podkreślenie i zapewnienie, że nad powstawaniem tego komiksu czuwa Sean Murphy, więc wszystko to, co jest tutaj opowiedziane, jest integralną częścią tego wielkiego, dobrze prosperującego świata. Akcja komiksu zaczyna się przed wydarzeniami z pierwszego tomu, od krótkiej retrospekcji pięciostronicowej z ikonicznego momentu w życiu Jasona, kiedy to dorwał go Joker, związał i zaczął go mocno kłaść tym, jakże tym pięknym łomem, doprowadzając do granic śmierci. Jason jednak w tym momencie nie zginął, udało mu się uciec z okołów kostuchy, ponieważ Jokerowi zdradził tajemnicę Batmana, a było to wyjawienie jego tożsamości, czyli że słynne Batman to Bruce Wayne. Joker uwalnia Jasona, ale nie tylko dlatego, że lituje się nad chłopakiem. Nie, wręcz przeciwnie. Wierzy, że są rzeczy gorsze od śmierci i to jest dobrze nakreślone po retrospekcjach, czyli przeniesieniu akcji do czasów bardziej współczesnych, okolic pierwszego tomu. Jason nie może sobie poradzić po tym, co zrobił swojemu mentorowi, usuwając się w cień życia społecznego, jak i ogólnie bohaterskiego. Próbuje znaleźć swoje życie w Gotham, podejmując różne aktywności, ale nic mu nie wychodzi, z niczym się nie czuje dobrze. To tylko pokreśla, jak te ramy psychiczne mocno zagłębiły się w nim, ciągle dając o sobie przypominać. Wszystko może jednak się zmienić, pójść w kierunku, który znamy z głównej części cyklu, po poznaniu Gabe. Jest to dziewczyna, która jest samozwańczym Robin, walcząc z przestępczością w jej okolicy, ponieważ nie jest na to ślepa i jej nie pasuje to, co tam się wyprawia. Spotykając Jasona, wierzy, że on pomoże jej poszlifować swoje umiejętności, aby lepiej mogła pełnić rolę. Oczywiście nie wie ona, kim wcześniej był Jason, jaką był elementem w życiu Batmana, ale łącząc pewne dowody, poszlaki, dochodzi do tego, że Jason coś tam miał wspólnego z Batmanem i dlatego prosi go o pomoc. I tak zaczyna się ta ciekawa relacja, która jest głównym przedmiotem tego komiksu, jak i kolejnego. Relacja, która zaciekawiła mnie, ponieważ mam tutaj dwa powody. Pierwszy to jest Gabe. Silna, niezależna kobieca postać, bardzo ambitna, pozytywna. Czyli podstawowe cechy, jakimi powinien właśnie spełniać, żeby pełnić tą funkcję Robina. Wierzę, że pod szlifierką Jasona będzie to pełnowartościowa, integralna postać, która jeszcze nas zaskoczy i zostanie wykorzystana przez Shona Murphy'ego, czy to w głównym cyklu, czy w jakichś spin-offach. Nie wiem, ale jestem pewny, że Shawn nie puścił tej postaci tutaj tak po prostu, tylko wszystko, co on robi, jest to bardzo przemyślane i wspólne w jego świecie. Drugim powodem, dla którego skłaniam się ku tej relacji, no to jest Jason. Chłopak, którego poznajemy w ciężkim momencie życiowym, w momencie, kiedy on jest złamany psychicznie przez to, co kiedyś zrobił. Robin może tutaj pełnić taką terapię terapeutyczną, no bo jak wiemy, taką też troszkę rolę pełni Robin w życiu Batmana. Robin zapełniając pewne luki i pomagając spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Dzięki temu Batman troszkę lepiej sobie radzi z ludźmi, w relacjach międzyludzkich, wyrażając sobie emocje, czy troszkę optymistycznie patrząc na pewne sprawy. I tak w samym kierunku może pójść Jason, ale czy tak będzie, no to wszystkiego się dowiemy w kolejnej odsłonie. Rysunki zostały zrealizowane przez Simon DiMeo i jest to artysta bardzo fajnie operujący swoim stylem. Retrospekcje są nie tylko przez niego wykonane, ale także pomalowane i jest to bardziej nowoczesny, współczesny styl, który robi nieziemskie poczucie takie wizualne przez operowanie światem i cieniem. Po tej części zmienia się kolorystyka, która została wykonana przez Dave'a Stewarta. Oni bardzo fajnie są współpracują, upodobniając efekt finalny do tego, jak prezentują się poprzednie tomy tego cyklu. I to mi się bardzo podobało, nie tylko dlatego, że ta kreska i kolory są fajne, ale przede wszystkim, że możemy jedną spójną całość. Takie zachowanie spójności zarówno narracyjnej, jak i rysunkowej zawsze działa dla mnie na plus, ponieważ szukam tworów, które są pod tym kątem spójne. Tutaj to dostałem, więc jak najbardziej jestem pod tym kątem zadowolony.
Historia niestety jest krótka, ponieważ licząc ten numer i kolejny, zamknie się to w około 60 stronach. Wierzę, że pomysł można było lepiej rozpisać, ale nie wątpię, że zostanie on tutaj dobrze rozpisany, ponieważ ten komiks mimo 30 stron jest treściwy, więc jestem w zupełności przekonany, że temat zostanie wyczerpany, nie pozostawiając nam niedosytu. Komiks kosztuje 21 zł w Atom Comics. Możecie go kupić zarówno fizycznie, jak i internetowo. Jest to cena jak najbardziej w porządku. Raczej chcę powiedzieć, że nadstandardowa dla amerykańskich zeszytówek, tych oryginalnych. Poza główną fabułą jest tutaj jeszcze dodatkowa zawartość w postaci alternatywnych okładek, jak i szkiców wybranych pod stron. Komiks mi się podobał i uważam, że on siądzie nie tylko fanom tego cyklu Białego Rycerza, w ciekawy sposób i przede wszystkim wartościowy, poszerzając ten świat, podbudowując pewne postaci, pozwalając nam lepiej zrozumieć ich zachowania z głównego cyklu, ale też jest to komiks, który się dobrze prezentuje jako taka niezależna pozycja dla fanów Red Hooda. Czyli coś podobnie jak było ze spin-offem Harley Quinn. Jeżeli lubicie Red Hooda i chcielibyście po prostu przeczytać jakiś komiks z nim, spokojnie możecie po to sięgać i sobie poradzicie. Nie ma tutaj odwołań do postaci czy jakichś wątków z innych części. Wszystko, co musicie poznać, żeby ogarnąć, jest zawarte w tym komiksie, a dokładnie w retrospekcjach, które otwierają ten komiks. Całość prezentuje się naprawdę jako niezależna, przede wszystkim pełna historia, wciągająca i fajnie się to obserwuje, bo jest tu troszkę ugryzienie akcji, no i też takiego podłoża psychicznego. Mi się to podobało i na pewno sięgnę po drugą część, bo lubię cykl Białego Rycerza i tutaj jestem w pełni zadowolony. I to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.